Dzień dobry, ze mną Stifler, który dzisiaj świętuje nowy rok, tak? No, każdy powinien. Znaczy on się zaczyna tam o 23 chyba 54, nie? No ale dzisiaj. Słuchaj, znajdujemy się na evencie, którego motywem przewodnim są karty. Jak wiemy, ty interesujesz się bardzo kartami. Czy to oznacza, że masz największe szanse na wygraną w tym projekcie? Znaczy, mi się wydaje, że ja mam duże szanse, nie? Wiesz, no, że... Kurde, no nie wiem, jak to nawet tłumaczyć, ale mi się wydaje, że wiesz, no, że można wygrać, nie? Od czego to będzie zależało? Kto wygra? Znaczy, wiesz, no ja powiedziałem o to mi na pewno, wiesz, na pewno zwiększył moje szanse, że wiesz, że jako jedyny przeznaczam wygrany na cele charytatywne. Możesz trochę się odsunąć, bo tak strasznie mnie do ściany ten... Dobra, no. No i mi się wydaje, że ja zajebiście wypadłem tej konferencji, nie wiem, czy oglądasz są. Ludzie mnie tak propsowali na czacie. No. Jeżeli chodzi o ciebie i o Kasiusza, to cały czas były propsy. Kasiusza też? Znaczy Kasiusza były albo zajebiście, albo out, nie? Ja widziałam większość tych właśnie pozytywnych. No to ogólnie była moja najlepsza konferencja, wiesz, w całej historii, nie? Ale dlatego, że tak mało się udzielałeś, czy tak dobrze wypadłeś? I to. Dobra, a jak to jest z tymi kartami i z wróżką? Czy wróżka jakoś tutaj ma szansę, żeby pomóc tobie w zwycięstwie? Nie, to jest hazard i nawet gdybym się spytał na przykład wróżki albo nawet Kronika Akaszy, czy mam jakieś szanse na zwycięstwo, tego się nie da przewidzieć, to jest hazard, nie? Wspomniałeś, że nigdy nie grałeś w kasynie. W kasynie? Znaczy nie, byłem w kasynie dwa albo trzy razy, ale to grałem tylko na tej takiej maszynie, co się wiesz, nie? No. Ale mnie, wiesz, mnie w ogóle nie jara hazard, nie? Nie lubię. To dlaczego jesteś tutaj? No ogólnie, wiesz, pierwsze co, no to było, że wiesz, no fajny, zajebisty projekt, nie? No i wiesz, no i no ja mega zyskuję na tym, nie? Ja wiedziałem, żeby tu się podpisać, nie? Czy to zaszczyt właśnie gościć na takim projekcie, gdzie jest jedna stopek tak naprawdę 10 influencerów w Polsce i pojawia się tam Stifler, który no. Wyróżnia się, wiesz, od razu patrząc na ciebie, wyróżniasz się swoim stylem i tym, ile masz tatuaży. No, ja będę, wiesz, ja wiem, że będę największym wygranym tego projektu, nie? Co możesz zyskać? No ja już na pewno zajebiście dużo zyskałem, bo widzę, wiesz, po reakcjach ludzi, nie? A wiesz, no będzie jeszcze lepiej, nie? Czyli jeżeli tutaj mówimy, to głównie zyskasz sympatię od ludzi i otworzysz może sobie nowe drogi na coś, co chcesz robić w przyszłości, bo jak wiemy, no od walk mówiłeś, że już odchodzisz. No. Znaczy, wiesz, no wszystkie jakieś takie rzeczy, w których biorę udział, wiesz, mają, no mogą mi pomóc dalej, nie? No, ale ogólnie też, że ja mogę pomóc, nie? Wiesz, że jeżeli ja wygram, no to kurwa, wiesz, zrobię w chuj mega dużo dobrego dla świata, nie? Stifler, czy widziałeś wczoraj walkę twojego ostatniego rywala, Bombardiera? No, widziałem gdzieś tam na YouTubie, za taki, wiesz, no tak. I co powiesz? No, ja cały czas będę mówił, że Bombardier jest zajebisty, że wiesz, to że on przegrał z Pudzianem, to był przypadek, po prostu, wiesz, lucky punch, nie? Myślisz, że Pudzian powinien dać mu rewanż? No, mi się wydaje, że nie, no bo jest duże ryzyko, żeby teraz przegrał, nie? Dla Pudziana. No, bo wiesz, tutaj nikt nie docenia w Polsce Bombardiera, ale mi się wydaje, że jeszcze jedna walka, tu gdzieś nie stoczy w Polsce, wygra też, nie wiem, w pół minuty, minutę i ludzie, wiesz, zaczną go doceniać, nie? Stifler, a jeżeli chodzi o kobiety, rozmawialiśmy o tym ostatni raz rok temu, było ich na koncie 180 coś, ile doszło? 194 jest. Nie duże, że wiesz, ja nie robię tego dla ilości, nie? A jeżeli chodzi ale właśnie o mam teraz cel na nowy rok, no. Bo dzisiaj jest ten nowy rok numerologiczny, żeby już nie oglądać porno, nie? Okej. Okay. No. Skąd taki pomysł? Bo, wiesz, często są na przykład na TikToku coś tam, że jakieś tam porady, na przykład 8 porad, coś tam, to jest, wiesz, quiet porno, nie? Żeby, wiesz, zlikwidować, że to no, ci robi ścieżkę z mózgu, nie? I to jest, wiesz, tak ci wpływa na psychikę, że po prostu, że tak jakby to było dla ciebie, nie? Że na przykład oglądasz jakiś seks i że ty to masz, że to, no, to jest bardzo destrukcyjne na psychikę wpływa, nie? Czy myślisz, że to się w takim razie da jeszcze naprawić, jak przestaniesz to oglądać? Znaczy ja oglądam tylko, żeby się zwalić, nie? No, ale ten, już nie oglądam, nie? A czemu ty w ogóle nie pokazujesz dziewczyn, z którymi się spotykasz? Czy one nie żądają od ciebie tej popularności? Ja się nie spotykam z dziewczynami, nie? Takich, wiesz, jakichś spotkań, coś takiego, jakby już randki, nie? Wiesz, jak ja już się spotykam, to jest głównie seks, nie? Dobra, ale czy one oczekują od ciebie tego, że zostaną wypromowane? No czasami, wiesz, jakaś tam, na przykład, chciałabym, wiesz, żeby mnie oznać już coś tam, no ale... Kurde, nie wiem, jakoś, wiesz... Ja wolę to zrobić, jeżeli sam to zrobię, nie? A nie, że ktoś mnie po prostu prosi albo coś tam, nie? Jedyne, co dodajesz, to w sumie zdjęcia swoich i ich stóp. No, ale już nie, już skończyłem tę karierę na OnlyFansie, nie? No. Ile tam było subskrybentów? 8? 7, no. To może ktoś doszedł, ale już nie prowadzę, ile nie? Zarobiłeś na tym stópkarski? $6. Ale jeszcze nie wyciągnąłem pieniędzy na tym, jak to się zrobić, nie? Jak za same stópki, to chyba nie jest tak źle. Jakbyś miał wybrać spośród Lexi, Natsu i Fagaty? Ale chodzi ci o seks, czy o na przykład, że była moją żoną? Seks. Chyba Natsu. Uargumentuj. No jest taka najbardziej, wiesz, najszczuplejsza, no i ma doświadczenie właśnie. No, widziałem ją nago.
Ale Natsu jest dziewczyną Dubiela. Lexi jest byłą Dubiela, a Fagata jest jedyna, która nie była z Dubielem. Może Fagata? Fagata też, nie? Ale chyba bardziej Natsu, nie? Jeżeli chodzi o sam temat walk, czy Cię w ogóle interesuje jeszcze to, co się dzieje w świecie MMA? Bo ta konferencja, która odbyła się dzisiaj, wydaje mi się, że nie za bardzo odbiegała od konferencji MMA. Znaczy wiesz, ja już miałem taki moment, to chyba było po mojej walce, że nic, że wiesz, ja na przykład jeszcze powiedzmy pół roku temu oglądałem każdą konferencję, wszystko śledziłem, wiesz, każde newsy, tam wykop wchodziłem, wiesz, z wykopu już w ogóle zrezygnowałem i ten. I zgubiłem myśl, nie? Możesz troszeczkę obniżyć? Mogę, a no. Ty możesz tak nie latać. No ale poczekaj, bo zapomniałem tak, chodziło mi o to, że konferencja dzisiejsza nie odbiegała za bardzo. No. I było tak, że już miałem po prostu żygałem tymi freakfightami, ale na przykład teraz ostatnio były dwie dobre gale, Fejmu i High League'u i jakoś tam, wiesz, jeszcze mam to zainteresowanie, nie jest takie wiadomo, na przykład ja mam taki, śledzę taki, subskrybuję Freakfight Polska, no to, no to wiesz, jak mi się wyświetli, to obejrzę, nie? Znaczy przewinam sobie niektóre kwestie, ale no jeszcze coś tam mnie interesuje, nie? Stifler, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się w takim razie nie tylko na gali MMA, ale w czymś jeszcze. Zaskoczysz nas tutaj może z karierą albo muzyczną, albo aktorską. Jakim? Mogę, bo pozwoliła mi ten reżyserka powiedzieć, pokusa, nie? Wow, kiedy będzie emitowany? W przyszłym roku. Serdecznie gratuluję, spełniłeś jedno ze swoich marzeń. Bardziej celów, nie? Celów. Celów, no. Kurczę, no to gratulacje tobie, Stifter. Fajnie, że dopiąłeś swego, no i na zakończenie, na rozpoczęcie nowego roku mam nadzieję, że zdobędziesz jeszcze więcej sukcesów. To chyba ta wróżka. Oczywiście, że tak. To chyba ta wróżka, co? No, wiesz, wszystko mi sprzyja, nie? Wymanifestowałeś sobie to. Co? Wymanifestowałeś sobie. No tak, no jak wszystko, nie? Proste. Dziękuję. Dobra, to już, dzięki.